Hej Aliupa, jestem Aldona i dzisiaj będziemy świętować. Jag vill veta vad du tänker när du står där på toppen och tittar ner. Låt mig höra vad du känner. Är det så att hela kroppen vill ge? Nie wiem, czy wiecie, ale Szwedzi uwielbiają świętować. Świętują dosłownie wszystko o każdej porze i kalendarz w ciągu roku jest zapchany po kokardy. Ale dzisiaj przyjrzymy się tym świętom, które są najbardziej popularne. Noc Walpurgi to prawdziwe, huczne pożegnanie zimy i jeden z najstarszych europejskich obrzędów. W Szwecji nadejście wiosny wita się na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi, niezależnie od temperatury. A najważniejszym symbolem jest rozpalane na świeżym powietrzu ognisko. Im większe, tym lepsze. Ma ono odstraszyć złe moce i na dobre przegonić wieczną ciemność nocy. Wielkanoc. Szwedzka Wielkanoc to synkretyzm kulturowo-religijny. Choć Szwedzi są narodem świeckim, święta chrześcijańskie są dla nich bardzo ważne. Najważniejsze dla Szwedów Wielkanoc jest to, by spędzić ten czas z bliskimi przy stole. Czas wolny od pracy wykorzystują też do przygotowywania się na zbliżające się lato. Odwiedzają swoje domki letniskowe, zaczynają przygotowywać swoje łódki i żaglówki, czyszczą grilla. W Wielki Czwartek przebierają się za czarownicę. Dlaczego? Wejdźcie w link w opisie filmu. Szwedzi malują też jajka i robią kolorowe palemki z piórek. Midsommar. Midsommar to świętowanie przesilenia letniego, czyli najkrótszej nocy w roku. Szwedzi traktują Midsommar bardzo serio. Dzień wcześniej sklepy zamykane są szybciej, a półki w Systembolaget pustoszeją niczym przed Sylwestrem. Jednym z elementów świętowania przesilenia letniego są tańce na świeżym powietrzu wokół Midsommarstång. Dorośli ludzie, którzy kicają wokół kwiecistego słupa i śpiewają o małych żabkach, to trzeba po prostu przeżyć. Na Hunaldogen, święto narodowe Szwecji, dawniej nazywane Świętem Flagi, obchodzone jest 6 czerwca. Szwecja swoją niezależność odzyskała poprzez zerwanie Unii Kalmarskiej, a Gustaw I Waza został ogłoszony wtedy szwedzkim królem. Od 2005 roku jest to dzień wolny od pracy. Kräftskiva to prawdziwe święto raka. Choć Szwedzi jedzą raki przez cały rok, to kräftskiva organizowana jest zwykle w sierpniu i w początkach września. Obchodzi się to święto nie tylko dlatego, że raki są pyszne, ale też w ten sposób Szwedzi żegnają się z latem i witają nadchodzącą jesień. Organizowane są wówczas spotkania, na których raki to temat numer jeden. Adwent. Cały grudzień w Szwecji jest jasny i pachnący wypiekami. W pierwszą niedzielę Adwentu wszystkie okna i wnętrza rozbłyskują ciepłym światłem świec, gwiazd i świeczników. W domach w centralnym punkcie stawia się adwentowy świecznik z 4 świecami. Jest nim zwykle mała skrzyneczka lub pojemnik wypełniona mchem leśnym i gałązkami borówek. Powinno być jak najbardziej naturalnie. Z kolei 9 grudnia obchodzony jest Dzień Piernikowego Domku, a 13 grudnia Dzień Świętej Łucji. Dużo światła i dużo ciepła. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i ciekawego. Jeżeli o czymś nie wspomniałam, a chcecie się tym podzielić, czekam na Wasze komentarze. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejdo! Och så galopperar vi en gång till, eller hoppar.